Panie pośle, panie senatorze, panie prezesie, koleżanki, koledzy, panie i panowie. Także ten, któryś mi podpowiedziała, prawda? Proszę państwa, ja będę mówił krótko, ale chciałbym państwa zapoznać taką krótką historią Polskiego Związku Katolicko-Społecznego. Myślę, że jest dobra okazja, ponieważ zebraliście się państwo tutaj na bardzo miłe uroczystości poświęcenia sztandaru udziału wójtowskiego w Gdańsku. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję panie prezesie za zaproszenie na tak piękną uroczystość. Proszę państwa, w styczniu tego roku minęło 36 lat od zarejestrowania Polskiego Związku Katolicko-Społecznego jako organizacji ogólnopolskiej o charakterze katolicko-społecznym. Rejestracja PZPS-u mogła dokonać się na fali solidarnościowego zrywu po rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Wcześniej podejmowane wielokrotne próby przez ówczesnego posła i pierwszego prezesa Polskiego Związku Katolicko-Społecznego pana Janusza Zabłockiego nie dawały żadnych pozytywnych rezultatów. W tym to właśnie środowisku intelektualnym, któremu przywodził wspomniany wcześniej Janusz Zabłocki, już po Synodzie Watykańskim II, dla realizacji idei i wskazań katolickiej nauki społecznej w realiach tamtego czasu zrodził się pomysł powołania Polskiego Związku Katolicko-Społecznego. Pojawienie się PZPS-u w życiu społecznym i politycznym możliwe było też dzięki ojcowskiemu wsparciu prymasa Tysiąclecia, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, który zaakceptował zarówno założenie ideowe, jak i drewny statut. Sięgając do historii PZPS-u, to należy przypomnieć wystąpienie z trybuny sejmowej w dniu 5 września 1980 roku dyrektora Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych posła Janusza Zabłockiego, który upomniał się m.in. o katolików PRL-u, by w życiu społecznym i politycznym nie byli traktowani jako obywatele drugiej kategorii. Upomniał się o kluby inteligencji katolickiej, które mogły powstawać również poza Warszawą na terenie całego kraju. Apelował też do władz PRL-u o zwiększenie dotychczasowych nakładów wydawnictw katolickich, jak przewodnika katolickiego z Poznania, gościa niedzielnego z Katowic oraz przywrócenia wydawania katolickiego tygodnika Niedziela Częstochowy. Wystąpił z inicjatywą zezwolenia na wydawanie nowego czasopisma w charakterze katolicko-społecznym, jakim został w późniejszym czasie tygodnik Kłan pod redakcją Macieja Łantowskiego, który w przyszłości stał się pismem PZPS. I tak wracamy do dnia 12 stycznia 1981 roku, kiedy to decyzją prezydenta miasta stołecznego Warszawy powstał PZPS z połączeniem organizacyjnego i ideowego drobku Polskiego Klubu Inteligencji Katolickiej oraz Ośrodka Dokumentacji Studiów Społecznych Warszawy. Powstały PZPS stał się pewnego rodzaju przeciwwagą dla ideologii dwóch ówczesnych ogólnopolskich organizacji popieranych przez władze, to jest Paksu i Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego. Z dniem 31 stycznia 1981 roku uroczystą mszą świętą w kościele świętego Aleksandra pod przewodnictwem księdza dr. Ryszarda Świńskiego PZPS rozpoczął swoją ogólnopolską działalność. Pierwsze miesiące po rejestracji związku to jego dynamiczny rozwój. Warto tylko nadmienić, że po 10 miesiącach działalności zostały zarejestrowane oddziały we wszystkich województwach oraz kilka oddziałów terenowych, a liczba członków wynosiła 2547. Wprowadzenie 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego położyło kres szybkiemu rozwojowi związku. Działalność jego została zawieszona na wiele miesięcy, a niektórych oddziałów wojewódzkich, tym warszawskiego czy lubelskiego, na wiele, wiele dłużej. Wielu działaczy PZKS-u, szczególnie tych blisko związanych z Solidarnością, zostało internowanych, a niektórzy na zawsze wyjechali z Polski. Ciekawe jest tylko to, że mimo tak trudnej sytuacji wewnętrznej w kraju, związkowi przybywało członków i według stanu na dzień 6 czerwca 1983 roku, czyli przez słynny walnym zebraniem delegatów,
na którym usunięto z prezesury pana Jucia Zarbowskiego, do ZPS liczył 4423 członków. Czym to było powodowane w takim razie i kto w tym czasie przystępował do związku? Trudno jest na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie. Wydaje się jednak, że duży wpływ na to miały założenia ideowe związku, w których zapisano, że Polski Związek Katolicko-Społeczny, działając w ramach prawnych stowarzyszenia zarejestrowanego, swoją rolę widział w animowaniu ruchu chrześcijańsko-społecznego, gromadzącego katolików polskich wokół praw człowieka i wartości uniwersalnych, w tym prawo do życia, prawo do wolności i do pełnego rozwoju osobowego, fizycznego i duchownego, prawo do wolności Kościoła i do samostanowienia społeczeństwa o sobie, aby naród miał państwo, a nie państwo naród. PZKS pragnął przyczynić się do przywrócenia demokracji naszemu chrześcijańskiemu narodowi, a chrześcijaństwu nasz demokratycznie ukształtowany naród. Warto nadmienić, że PZKS był wtedy organizacją również o ambicjach nie tylko społeczno-wychowawczych, ale i politycznych. W pierwszej połowie lat 80. Związek zaznaczył swoją obecność we wszystkich 49 województwach. W tym również oddziału gdańskiego, nie będę wymieniał wszystkich po kolei, w tym oddziału gdańskiego, który w owym czasie liczył 137 członków. A przypomnę, że lata te były wyjątkowo trudne dla związku, szczególnie lata 1983-84, gdy ówczesne władze podjęły walkę ze związkiem, gdy zaczęto go rozwijać, kiedy inwigilowano i zastraszono naszych działaczy, a wierność założeniom ideowym i popieranie linii prezesa Jerzego Zarbowskiego kończyły się relegowaniem z pracy, czego osobiście doświadczył mówiący te słowa. Dwukrotnie byłem relegowany z pracy. A wracając jeszcze raz do ambicji politycznych PZKS-u, to w jakiejś mierze mógł je realizować poprzez katolicko-społeczne koło poselskie Znak, a później przez pięcioosobowy klub poselski PZKS-u w latach 1989-91. PZKS, nie będąc partią polityczną, lecz stowarzyszeniem, które swoją rolę w Sejmie totalitarnego państwa upatrywało w pełnieniu funkcji nieformalnego głosu liczącej większości tych, co głosu nie mają. To koło poselskie Znak, jako jedyne nie głosowało w 1981 roku, za wprowadzeniem stanu wojennego, a przewodniczącemu koła, Januszowi Zabłockiemu, uniemożliwiono podobne kandydowanie za stwierdzenie z trybuny sejmowej. Cytuję: kiedy pęka więź między władzą a społeczeństwem, PZKS jest zawsze po stronie społeczeństwa. To dzięki parlamentarzystom z PZKS-u po raz pierwszy w 1988 roku został wniesiony pod obrady Sejmu projekt ustawy o prawnej ochronie dziecka poczętego, zgodnie zresztą ze statutowym zapisem związku. Zaś na zakończenie Światowego Roku Rodziny pod patronatem ONZ i Kościoła nasz związek zorganizował pierwsze wtedy międzynarodowe sympozjum na ten temat. Odbyło się ono w Warszawie w sali kolumnowej Sejmu. Chciałbym tylko jeszcze dodać, że proszę Państwa, wielkie zasługi w tej materii miał obecny tutaj były poseł pan pan Światowy, pan Marian Szewdełko, który tutaj jest na sali, prawda? Także bardzo dziękujemy panie Wojcie, bo pan poseł w imieniu naszego klubu wszystkie te sprawy jak gdyby pilotował. To PZKS po raz pierwszy po wojnie w 1989 roku prowadził obraz Matki Boskiej Częstochowskiej do gmachu parlamentu. Obraz ten został ofiarowany związkowi przy świętej pamięci księdza biskupa Zbigniewa Krzeszewskiego i przez tegoż biskupa poświęcony w obecności pierwszego marszałka odrodzonego Senatu, profesora Stelmachowskiego. Było to w tym czasie wydarzenie wyjątkowe. Ksiądz biskup napisał o tym. Życzymy serdecznie, aby obraz tej, która jest dana ku obronie narodu polskiego, prowadzony dziś podobnie do Sejmu, był też przyczyną wielkich zmian w polskim parlamencie. Dla mówiącego te słowa było to wielkie przyczynie osobiste i duchowe, gdyż w tym czasie byłem posłem i przewodniczącym klubu poselskiego PZKS.
Jak gdyby podsumowują ten wątek działalności parlamentarnej ZPS, to można powiedzieć, że Związek nas zawsze bronił ludzi pracy, ludzi pokrzywdzonych, jak gdybyśmy teraz powiedzieli wykluczonych społecznie, bronił praw narodów i prawa i praw i Kościoła. Po odzyskaniu niepodległości w 1989 roku Związek uchwałą swego wolnego zjazdu zrezygnował z działalności politycznej, zajmując się głównie pracą charytatywną, społeczną, wychowawczą, po części wydawniczą. Zapisane w statucie cele Związku obejmują szeroko rozumianą formację społeczną, patriotyczną i obywatelską katolików polskich zgodnie z duchem nauki społecznej Kościoła. Działalność formacyjna dla działaczy związkowych była prowadzona głównie przez Ośrodek Dokumentacji Studiów Społecznych, który teraz spełnia zadania, do których został powołany, jak sprawy dokumentacyjne, studyjne, wydawnicze, sympozja, seminaria, sesje naukowe oraz wydawanie czasopism Ład i Chrześcijanin w świecie. Jak będę mówił za długo, bo pani już tu przegrywa, to proszę mówić. Już będę prawda. Po likwidacji opisu uchwałą z dnia 15 listopada 1986 roku zarząd powołał Ogólnopolski Ośrodek Studiów Polityki Społecznych w Lublinie. Ośrodek ten wydał kilkanaście prac, m.in. pracę Janusza Zabłockiego.